Cześć, siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to oczywiście vlog. Dzisiaj jest taka gruba akcja, że nawet się sam tego nie byłem. Jestem w szoku cały czas, bo na trzy ciągniki John Deere 8345R, 6130M i 6920 lub 6430, raczej 6920. 6920. Dwa zestawy z rozrzutnikami obornika. Jeden to Metal Fachen 272x2, a drugi to Anna Burger HT20.04 i jeden talerzuje, jest to John Deere, no już mówiłam, 845R z talerzówką Saltecha UH60 bodajże, tak, taki to był model. I powiem wam, że gruba akcja się szykuje. Tam jeszcze jest, od tamtej strony jest manitka, no to jest stara manitka, nie za modelu dokładnie. No i powiem wam, że gruba akcja jest. Możecie widzieć, tak, tam jest właśnie John Deere, ten nowy zestaw z MK z tym Metal Fachem. To jest nowy, Anna Burger jest stary, tam jest Anna Burger, John Deere z Anna Burgerem i tam w oddali RK z Steltechem na kogutach, tam jest bodajże. O, je kurczę, jak to ładnie wygląda, trzy ciągniczki jadą. Powiem wam, że porządna akcja się szykuje. 18.14 jest to. Nie jest tak źle, i tak jest późno, powiem wam. Ja nie wiem, jakieś mam pecha, bo już widzę, że... No, od niedawna, bo jak ja jechałem właśnie obczaić, to pojechałem najpierw w jedno inne miejsce, to nie było mnie 5 minut, a właśnie ten John Deere z talerzówką był jeszcze na podwórku, to dopiero pierwszy przejazd wjechał. No. Tak, talerzówka 6-metrowa. Anna Burger to jest stary jeszcze, czy ten rozrzutnik. Ten Metal Facha jest nowy. Tu tyle, kurczę, aut jedzie, że szczerze nie jedzie rower sobie postawić, żeby zobaczyć ładnie, jak to wszystko pracuje. Poczekajcie, nie lubię tej ulicy, bo tu jest tyle aut jeździ. Obornik jest od krów. Rasa krów, jak już mogę wam powiedzieć, Hereford i Limousin. Hereford taka, to jest angielska rasa, Limousin francuska. I czym się charakteryzuje? No mogę tylko z wyglądu powiedzieć, tak to nie jest, mogę powiedzieć, że to taka umieśniona. Hereford jest brązowa i ma białą główkę, a Limousin jest stała brązowa. I tak nie, co jest z tym Anna Burger, z tym rozrzutnikiem, bo tak myślę, to tak. Tak, to jest 6920, ten większy, 150-konny, bo poznaję to po tym, że 6430 ma ten Starfire'a i RK też ma, a Starfire'a nie mają właśnie ten 6920 MK, o jak MK leci tam, nie wiem czy będziecie widzieć, o tam MK leci, o tam leci MK. Tam właśnie widzę manitka. Ja widzę, to jest takie, ledwo widzę, ale widzę, że tam jest manitka. Stoi. Skupa obornika taka duża. Nie no, powiem, tutaj jest porządna akcja, nawet już chyba będziecie widzieć zaraz. Taka porządna akcja, że ja jestem po prostu w szoku. No ale jest, kurczę, porządna akcja. Widzę, że no RK jest jakiś chyba masny obciążnik. Taki fest. A ładnie jadą. Widzicie, jak tam jest ten, jak się kurzy pewnie. No widzicie, jak się kurzy. No, tak się kurzy po tej talerzówce. Ale widzę, że tam ładnie mieli tą ziemię. Słomy nie widać tak mocno. Stąd widzę, że jest szaro. Ej, ale jadą. Przełożenie na jeden pole, to już w ogóle byłoby piękne. RK właśnie jedzie po lewo i po prawo jest 6920. A nie, czy to nie, to JCB jest tam. Ładowarka JCB chyba, bo żółte wygląda. Jeśli JCB, to model 5770 Agri. No ale to jest JCB, żółte się zdaje z daleka. Ale pięknie to widać teraz. Ja. Widzicie ładnie, ja słyszę John Deere'a. Ten nowy to nie jest to samo co te poprzednie. RK jest bardzo... Ale ściągę trochę John Deere'a. Więc tak sucho, że się kopią w piasku.
Czy też ma ten ładny bardzo dźwięk, ten nowy John Deerek, ta R-ka. Dobrze, się przewrócę zaraz. Czekajcie. Też bardzo ładny dźwięk ma, ale to jest wszechnie to samo. No to 6.2.0, kurde, jakie piękne. To jest R-ka po lewo. I ja nie mogę. Czekaliśmy 7 minut, nie? Ale warto było chyba. Ale tam jedzie. Ale ładna. Lubię te ciągniki. Fajne ciągniczki. R-ka tu już jest. Wjechałem aż poza swoje miejscowość, widzicie? Jakie poświęcenie. Patrzcie, jaka ładna. Czyli niech to się robi, tak? Tak, o. Zakurzyło, ładnie. Nie, dzień 2.0, fajny ciągniczek. R-ka jest jeszcze ładniejsza. R-ka ważony jest obciążnik. Ale ładnie. 6.9. Ale ładny ciągniczek, powiem ci szczerze, że... Fajny. HTS 204. Nie nagrywam, bo już trudno. Nie, czy to puste mają, czy nie? Jedzie z pustym. Czy co? Czemu staje? Jakoś tam daleko jest. Dobra, więc co? Tutaj widzieliście taki jeden przejazd. Tego już nie nagram, już szkoda, powiem wam. Późno to było, 2 godziny wcześniej wziąłbym aparat, wziąłbym statyw, bym nagrał. No przepraszam trochę, ale trudno. No, trudno, powiem wam, sorry, ale tak się jak ja się cieszę, że w ogóle widziałem od... Nigdy w życiu nie widziałem, kurczę, takich zestawów, trzy zestawy. Szkoda, że ta M-ka jeszcze nie jechała. Ale tak się jakbyśmy jej nie widzieli, bo ona tam gdzieś jeździła. No ale dobra. To jest tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Mi się podobało. Jak będzie M-ka, to może wsiądę. No, powiem wam, że... Znaczy w R-ce byłem i powiem wam, R-ka jest najfajniejsza. Ogólnie jeśli chodzi o moje ulubione modele ciągników, to... John Deere to R-ki są przede wszystkim 8R z tych nowych, a ze starych to będzie seria no tak właśnie 6910, 690, coś tam tak jest. Z tych starszych to właśnie te są moimi ulubionymi, bardzo je lubię. No i oczywiście te nowe R-ki. A te stare R-ki w tym sensie, że wiecie, 8400 na przykład, to też bardzo ładne są, wytrzymałe, ale nie wiem, jakoś tak mi się podobają ogólnie, ale jakoś wolę, nie wiem, te nowe R-ki. No ale dobra, to chyba tyle. Trzymajcie się. Cześć.